Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję bardzo za tą debatę, która w swoich ramach wykroczyła tylko poza temat zwolnień grupowych i to bardzo dobrze. Pozwólcie Państwo, że na początek odniosę się też do uwagi takiej bardzo bezpośredniej do mojej osoby. Chodzi o mój młody wiek. To jeżeli dla kogoś to jest wada, to zapewniam, ona dość szybko przemija w tym względzie. Więc niestety, to prawda. Jeżeli mowa o moim wykształceniu medycznym, lekarskim, to cieszę się z tych słów, które powiedział przed chwilą pan poseł Bodio, że może jest potrzebna szybka medyczna interwencja, a też wielu z państwa mówiło, że dramatem, tragedią jest brak pracy. Ja się z tym zgadzam. Dramatem, czasem wielką tragedią jest też choroba i tu też trzeba interweniować, ale też trzeba tworzyć dobry zespół. I się cieszę, że w Ministerstwie Pracy jest na przykład pan minister Męcina, który odpowiada za rynek pracy, był też, zbierał doświadczenie w innych rządach, w prawie pracy. A tu nie jest grupa przestraszonych urzędników razem ze mną, tylko jest grupa dobrze przygotowanych i urzędników, ale i też przedstawicieli innych resortów, ministrów, też państwa kolegów z tej Izby jako parlamentarzystów. To tytułem wstępu takiego osobistego też wyjaśnienia. Ale temat kluczowy, najistotniejszy i tak jak wielu z państwa mówiło, dotyczy on każdego w swojej indywidualności, rodziny, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych. Dotyczy też całego państwa i jego odpowiedzialności za sytuację tych ludzi i sytuację gospodarczą. I ja od lat mam okazję obserwować pana posła Zbigniewa Kuźmiuka i cenię jako ekonomistę, jako osobę zaangażowaną. I tu się zgadzam, że konsumpcja plus inwestycje nakręcają wzrost gospodarczy, bo on jest twórcą stabilnych, dobrych miejsc pracy. Bo to, co my możemy robić, interweniować, reagować, tworzyć zapisy ustawowe, oczywiście jest bardzo potrzebne. Ale wzrost gospodarczy, czyli też tworzenie warunków do jego funkcjonowania, jest jak najbardziej konieczne. I z tą częścią się zgadzam. Z kolejną, że nic w tym względzie nie robimy, oczywiście zgodzić się nie mogę. Ponieważ przez lata, gdzie w całej Europie i na świecie szaleje kryzys, przez najtrudniejszy rok jak do tej pory, rok 2009, gdy też w skali ilości zwolnień grupowych była najgorsza sytuacja, jednak Polska w porównaniu z innymi europejskimi gospodarkami przechodziła bardziej obronną ręką. Nie mówię, że bez straty i bez boleści. I do wskaźników zatrudnienia też. Oczywiście. Był spadek pomiędzy rokiem 2011 a rokiem 2012 o 0,1%. W 2011 to było 64,8, w 2012 64,7. Ale w roku 2007 to było 62,7. W roku 2006 60,1. I dobrze, że udaje się to zwiększać. Mam nadzieję, że ten cel, ambitny cel, wypływający ze strategii Europa 2020, mówiący o wskaźniku zatrudnienia na poziomie 71%, zostanie osiągnięty. Ale nie da się tego zrobić i nie da rady tego zrobić tylko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nie da rady tego zrobić nawet cały rząd. Tutaj musi być współdziałanie pomiędzy stroną rządową, która oczywiście musi być aktywna, musi pokazywać rozwiązania i je prezentujemy, zaraz do nich przejdę. Ale musi być też współdziałanie i w dialogu społecznym, którego ja jestem ogromnym zwolennikiem, i z samorządem terytorialnym, z przedsiębiorcami i z pracownikami. Wtedy możemy tylko kreować dobre i skuteczne rozwiązania i dążyć do powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego dającego stabilne, dobre, trwałe miejsca pracy. Zgadzam się również z tymi, którzy mówią, że
ochrona miejsc pracy i pobudzanie tworzenia nowych. Tak, i w tym kierunku idziemy. Dlatego cieszę się z tego ciepłego przyjęcia ustawy o ochronie miejsc pracy, drugiej ustawy antykryzysowej. Czy 500 milionów to jest wystarczająca kwota? Przypomnę, 400 milionów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I to jest zwiększenie. O tym nie było mowy w planie budżetu, gdy przyjmowaliśmy, że będzie na ten cel przekazane. I tutaj udało się w dialogu z Ministerstwem Finansów uwolnić te 400 milionów już w tym roku. Do tego kolejne 100 milionów z Funduszu Pracy. Tylko na ten cel, na tą ustawę, na ustawę o ochronie miejsc pracy. Ale ja będę pierwszym orędownikiem. Jeżeli byśmy wykorzystali te wszystkie pieniądze w celu ochrony miejsc pracy, na zwiększenie tej puli. Tylko dajmy szansę pracodawcom wziąć i wykorzystać te pieniądze. Zasadniczą zaletą tej ustawy jest po pierwsze ochrona miejsc pracy, po drugie obniżenie kosztów przedsiębiorcy w momencie trudnym, w momencie spowolnienia gospodarczego i po trzecie utrzymanie konkurencyjności. Bo to prawda. Każde utracone miejsce pracy, każda sytuacja, gdzie dochodzi do zwolnienia miejsca pracy, to później wiele większe koszty dla całego państwa jako organizmu, na wypłaty zasiłków, później na przywracanie na rynek pracy, to też większe koszty dla tego pracodawcy. Ponieważ czasem w bardzo trudnej sytuacji musi rozstać się z dobrym pracownikiem. Z pracownikiem wykwalifikowanym, którego zainwestował. Odtworzenie tego kapitału i jest o wiele trudniejsze i o wiele bardziej kosztowne niż nawet czasowe, subsydiarne, pomocnicze wsparcie takiego przedsiębiorcy właśnie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I tak, odpowiadam, jestem zwolennikiem elastycznego korzystania z tych funduszy. Nie tylko z Funduszu właśnie Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz pracowników, ich roszczeń, gdy utracą miejsce pracy, gdy dochodzi do likwidacji zakładu pracy, nie z ich przyczyn, ale też wcześniej. Dokładnie tak. Dokładnie i tutaj znów medyczna zasada, lepiej zapobiegać niż leczyć, się przydaje. Mam nadzieję i proszę Wysoką Izbę o przychylność dla tych rozwiązań, ponieważ one są bardzo potrzebne. Też pada często pytanie w tym kontekście, czy one są spóźnione. W kryzysie trzeba reagować na bieżąco. Ja się cieszę, że mogliśmy też poświęcić trochę czasu na przepracowanie tych rozwiązań w Komisji Trójstronnej. Bo dzięki partnerom społecznym, dzięki związkom zawodowym i dzięki pracodawcom ta ustawa jest lepsza niż pierwotnie ją zaprojektowaliśmy w ministerstwie. Po konsultacjach społecznych jest po prostu lepsza. W moim poczuciu i w mojej opinii. Mam nadzieję, że dojdzie, tak jak mówiłem, do szybkiego uchwalenia. I jest jedna wielka zaleta tej ustawy antykryzysowej. Ona nie jest ograniczona czasowo. Pierwsza była ograniczona. Od połowy 2009 roku do końca 2011 roku. Ta wprowadza rozwiązania właśnie tej pomocniczości na stałe. A tylko programy uruchamiające pieniądze to będzie decyzja, którą się będzie podejmować na bieżąco. Ale nie będzie trzeba już przechodzić całej ścieżki legislacyjnej, żeby uruchomić pieniądze na ochronę miejsc pracy. Te rozwiązania zostaną również dla przyszłych rządów. Bo to prawda i tu się też zgadzam, że polityki rynku pracy w sytuacji na rynku pracy, sytuacji osób bezrobotnych nie da się odwrócić w trybie takim atomowym, bardzo szybkim i nie pozostawiając czegoś na przyszłość, jakichś kolejnych rozwiązań do wdrożenia. To jest proces wieloletni i dlatego na pewno korzystanie z różnych ciekawych pomysłów będzie też naszym udziałem. I zachęcam do wskazywania w naszych pomysłach też innych może lepszych rozwiązań. Wiele dzisiaj mowy było o urzędach pracy, o tym, jak funkcjonują, co robią, jaka jest ich przydatność w pomocy osobie bezrobotnej, ale również jaka jest ich przydatność dla tego, który tworzy miejsce pracy, dla przedsiębiorcy, który przychodzi i powinien. Jest część urzędów, która już dzisiaj to robi, ale naszym zadaniem jest to, żeby to było standardem.
przedsiębiorca też powinien znaleźć partnera w Urzędzie Pracy do pośrednictwa pracy, do podnoszenia kwalifikacji. I wielu z Państwa posłów pytało o szkolenia. Jestem ogromnym zwolennikiem podnoszenia kwalifikacji, ale pod dane miejsce pracy. Nie dla samego faktu odbycia szkolenia i samego faktu, że się weźmie udział w jakimś procesie aktywizacyjnym. Dlatego w nowych rozwiązaniach dla urzędów pracy, w reformie urzędów pracy proponujemy takie porozumienia trójstronne, że pracodawca, osoba bezrobotna, potencjalny pracodawca, osoba bezrobotna z aktywnym udziałem urzędu pracy podpisuje taką umowę i zostanie przeszkolony. Ale jak jest perspektywa zatrudnienia? Bo są takie przykłady, gdzie trzeba podnieść kwalifikacje. Są takie przykłady, gdzie warto zainwestować w to szkolenie, ale pod dane miejsce pracy. Szkolenia tak, pod dane miejsce pracy, nie dla szkoleń w celu odbywania samych szkoleń. I to jest też w naszych przemyśleniach, w naszych rozważaniach i w naszych propozycjach ustawowych dotyczących urzędów pracy. Jeśli chodzi o efektywność urzędów pracy i jakie formy wsparcia aktywizacji zawodowej są dzisiaj najbardziej efektywne, to na pierwszy plan wychodzą oczywiście dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej. One są drogie, one wymagają dużych nakładów finansowych, ale dają wysoką efektywność. Dobre też są staże. I tu jestem zwolennikiem też utrzymania staży, ale pracodawca musi wykazać wysiłek i chęć zatrudnienia później tego pracownika. Nie, że tylko korzysta ze wsparcia na okres odbywania stażu, a później nie będzie brał odpowiedzialności za tego pracownika. Wiem, że się nie uda to w 100%, ale kierunek taki, że urzędy pracy w dialogu z pracodawcą rozmawiają o szansach na podjęcie po czasie aktywizacji, po stażu, podjęcie stałego zatrudnienia jest konieczne. No i jest grupa działań aktywizacyjnych, takich jak prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i one mają też swoją wartość. One mają dużo niższą efektywność. Ale szczególnie w moim poczuciu, w czasach trudnych, w czasach kryzysu gospodarczego, taka inwestycja o wielo dłuższej stopie zwrotu, na którą trzeba dłużej czekać, jest potrzebne. To jest szczególnie ważne dla tych, którzy przez wiele lat nie mieli kontaktów z rynkiem pracy. I to nie jest takie proste, po pierwsze, znaleźć dla nich miejsce pracy, a po drugie, przystosować ich do funkcjonowania w pracy. I często, i to mówią ci, którzy z tych programów skorzystali, często prace społecznie użyteczne i roboty publiczne o niższej efektywności niż te, które wymieniałem wcześniej, dają szansę na powrót na rynek pracy, bo dają możliwość powrotu do kontaktu z pracą. A to jest niezwykle cenne. Jeszcze raz podkreślam, w czasach trudnych te elementy mniej efektywne, ale potrzebne, jak prace społecznie użyteczne i roboty publiczne, mające charakter socjalny, są jak najbardziej konieczne. Jakimi środkami dysponujemy? O tym mówiłem dość dużo w swojej informacji. Jest mowa o środkach tych przekazywanych według algorytmu i one trafiły do urzędów pracy w styczniu i to już będzie standard. Tak już będzie na stałe, żebyśmy i urzędy powiatowe, i wojewódzkie urzędy pracy wiedzieli, jakimi środkami dysponujemy na początku roku, żeby podjąć aktywizację. I dzięki temu udało się, że więcej ofert pracy zostało zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. Mówię o 235 tysiącach, to jest 20% więcej niż rok temu. W tym liczba ofert pracy subsydiowanej wzrosła o 45%. I te pieniądze muszą być efektywnie wydatkowane w Polsce lokalnej, na poziomie lokalnym przez powiatowe urzędy pracy. Do tego dochodzą te środki, które są w dyspozycji, czy to wojewódzkich urzędów pracy, bo to jest różnie w zależności od regionu, czy to przez urzędy marszałkowskie, mówię o środkach Europejskiego Funduszu Społecznego,
który też warto w tym momencie wykorzystywać bezpośrednią interwencją na rynku pracy. Tutaj największa pula na dotacje do otwarcia własnej działalności gospodarczej. To są kwoty większe, bo to są dotacje rzędu 40 tysięcy, czyli więcej niż może zaoferować powiatowy urząd pracy. W tym roku rezerwa ministra pracy wynosi 308 milionów. No i znaczną część już przekazaliśmy. Wyszliśmy z założenia, że to jest moment, gdzie trzeba szybko interweniować. W czerwcu myślę, że przekażemy jeszcze dodatkowe 80 milionów. Pozostaje ta rezerwa na trudne sytuacje, na zwolnienia właśnie grupowe. Tutaj województwo śląskie, które często było w Państwa wypowiedziach podnoszone, jest największym beneficjentem, bo 10 milionów dla województwa śląskiego na sytuację, kiedy doszło do zwolnienia nie z winy pracownika, zostało przekazanych. To będziemy kontynuować. Dziękuję też za te indywidualne zgłoszenia, gdzie jest potrzebna nasza aktywność. Dajcie szansę, szanowni państwo, jeszcze. Dziękuję za te zgłoszenia indywidualne. Dzisiaj rano też w sprawie Śląska, o Świętokrzyskim i regionach rolniczych spróbujemy też troszkę powiedzieć. W sprawie Śląska i Częstochowy rozmawiałem rano z prezydentem tego miasta. Tam spotyka się wspólnie ze związkowcami, z pracodawcą właśnie taki zespół. Ja zaprosiłem i pana prezydenta i zaprosimy powiatowe urzędy pracy i wojewódzki urząd pracy do współpracy w temacie Huty Częstochowa. No to jest duży temat, który trzeba podjąć też międzyresortowo i będę prosił szczególnie resort skarbu czy rozwoju regionalnego o wsparcie w tej kwestii. Na pewno wnioski dotyczące zwolnień grupowych, wnioski dotyczące trudnej sytuacji obejmujących dużą grupę osób będą rozpatrywane w pierwszej kolejności i mamy zarezerwowane na ten cel pieniądze. Dziękuję też za tą inicjatywę samorządu lokalnego, który jest też ważnym ogniwem w całej polityce tworzonej dotyczącej rynku pracy. No bo przypomnę, że powiatowe urzędy pracy nie podlegają ani pod Radę Ministrów, ani pod ministra pracy, podlegają pod starostę powiatowego, więc ten nasz kontakt jest dla mnie rzeczą naturalną i jak najbardziej potrzebną. Była mowa również podczas Państwa wystąpień o podejściu do ekonomii społecznej i za ten temat dziękuję bardzo. Uważam, że kryzys gospodarczy pokazał, że tylko chęć zysku, tylko chęć wykonywania coraz lepszych wyników finansowych może się wyczerpać. I ona nie daje takich efektów, jakbyśmy oczekiwali. Dlatego tak ważna jest po pierwsze społeczna odpowiedzialność biznesu, ale też jest dobra formuła, jaką daje ekonomia społeczna i podmioty ekonomii społecznej, jak choćby spółdzielnie socjalne. Na pytania szczegółowe w tej sprawie, które też padły, odpowiemy na piśmie. Jak docierać poprzez urzędy pracy do regionów, również o tym stopniu uprzemysłowienia mniejszym, do regionów, w których dominują obszary związane z rolnictwem. I tutaj współdziałanie w ramach programu operacyjnego rozwoju obszarów wiejskich i jego wykorzystanie. On stworzył już kilkanaście tysięcy miejsc pracy dzięki zaangażowaniu tych środków. Trzeba wykonać tą pracę jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że połączenie też urzędów pracy bardziej z ośrodkami pomocy społecznej, bo docieramy do tego jeszcze niższego stopnia samorządu, ale też lepszego kontaktu z beneficjentem, czyli do gminy, gdzie są zlokalizowane ośrodki pomocy społecznej, pomoże na zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych. Szanowni Państwo, była mowa również o roli dialogu społecznego, o roli Komisji Trójstronnej.
Jeszcze raz podkreślę, cieszę się, że mogliśmy przepracować nad ustawą o ochronie miejsc pracy. Dialog to nie zawsze spełnienie wszystkich oczekiwań jednej ze stron. Pamiętajmy, że członkami Komisji Trójstronnej są zarówno pracodawcy, jak i związkowcy. I ten dialog autonomiczny pomiędzy tymi organizacjami też jest potrzebny i w tym kierunku idzie polityka europejska dotycząca dialogu pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Mam nadzieję, że pomimo różnych okoliczności i trudności będziemy w stanie częściej formułować takie ustawy jak ustawa o ochronie miejsc pracy, które dadzą szansę po pierwsze na zachowanie istniejących miejsc pracy, po drugie na podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki i w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy. Myślę, że w tej części pierwszej ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Poproszę jeszcze, jeśli Pan Marszałek wyrazi zgodę na odpowiedź ministra skarbu, ponieważ wiele tematów dotyczyło spółek Skarbu Państwa. Jeszcze raz za wszystkie uwagi, za wszystkie też wnioski z prośbą o interwencję dziękuję i dziękuję Państwu za tą dzisiejszą decyzję.